Położył, ale po co ta folia jest do góry? No właśnie. O co więc, tłumaczę to tak normalnie, żeby wszyscy zrozumieli. On jest tu za silikonowany. Widzimy się w takim razie za chwilkę, a my tu będziemy z nim tańczyć. Już tak, już jesteśmy we wnętrzu tego akumulatora. No się postawię. Czy ty, na czym ty gotowałaś obiad? Rosół. Rosół? Na prądzie. Off-gridowy rosół ze słońca. Cześć, czołem, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się promowaniem, propagowaniem off-gridu, promowaniem, propagowaniem życia poza siecią i promowaniem tego wszystkiego, co pozwoli Wam żyć bez płacenia rachunków. My w tej chwili tutaj jesteśmy w trakcie obiadu. Witam Was wszystkich, smacznego. Cześć, witam, dziękujemy. Cześć Bogdan, cześć Rysiu, cześć Dorota. Cześć, powiedz udało mi, się, postawię. Ile, czy ty, na czym ty gotowałaś obiad? Rosół. Rosół? Na prądzie. Off-gridowy rosół ze słońca. Pytanie jest takie. To był użyty był prąd. Ja już pomijam to, co w środku jest, tak? Natomiast prąd był jaki? Ze słońca, tak? Tak, ze słońca. Dokładnie. Dokładnie. Dzisiaj piękna pogoda, więc możemy dużo, dużo rosołu gotować. Pełen garnek, proszę, pełen garnek rosołu. Słuchajcie, jak ja patrzę na ten rosół i tam na moją miskę, to sam sobie zazdroszczę. Także jakby co, słuchajcie, też również musicie znaleźć sobie takich wspaniałych sąsiadów, zaprzyjaźnić się z nimi i wtedy raz na jakiś czas zostaniecie zaproszeni na wspaniały rosół. Dla Plutona, Pluton wojska może się najeść. Zapraszamy. A wczoraj było w ogóle święto sąsiedztwa między tak? innymi. Tak. O, bardzo ciekawe. Także obie razem się prosił, bo z tej łyżki te długie nitki mi uciekają. Słuchajcie, za chwilę się widzimy, ja tam Rysia poproszę, żeby nam pokazał, co on tam na tym dachu zakłada, bo już widzę, że leci z panelami. Widzimy się za sekundę, a my sobie tutaj dojemy. To biorąc pod uwagę, że my sobie już tu podjedliśmy razem z Rysiem, z Dorotą. I pytanie teraz za 100 punktów. Rysiu, powiedz, o co chodzi, bo ja podchodzę i mówię, co ten Rysiu to na wymyśla? Folię do góry położył, ale po co ta folia jest do góry? No właśnie, o co więc, tłumaczę to tak normalnie, żeby wszyscy zrozumieli. To jest folia, która później, jakby się coś na dachu skropniło czy coś, to by ta woda, jakby tak była, to by woda leciała po domu. Okej, dobra, no to się kupi. Więc jeżeli będą założone haki, będzie założona rynna, więc zakładamy fartuch do rynnowy i go zakładamy w tym miejscu. Fartuch do rynnowy. I to jest... Go przybijamy na papniaki, nie takie ocynkowane oczywiście, i wtedy tą folię zrobimy w ten sposób, zawijamy tak i przybijamy tą folię, naciągamy i przybijamy tu. I jak się coś tam pod dachem skropli, czy nawet dach przecieknie, tak. blacha czy coś takiego, to ta woda spłynie do rynny. A, okej. A nie płynie po elewacji. Okej. I dlatego się stosuje fartuch dorynnowy. Który się wsuwa pod... Pod tą membranę dachową i tak się właśnie przybija i to jest ważna sprawa. No. I ta woda spłynie tu i zleci sobie do rynny i odprowadzi się do... Do wody, po prostu. No do zbiornika, no. Do deszczówki. No tak, a deszczówkę trzeba zbierać. No. O. I tak to wygląda, no. Fajnie jest, no, ciekawie. Powiedz mi teraz, co będziesz dalej płytę, bo słuchaj, Rysiu ma plan. Powiedz, jaki masz plan widzom, że jeden panel dziennie kładziesz. Jeden panel dziennie, 30 paneli, miesiąc czasu będę panele kładł.
Ale po malutku. Słuchajcie. Po malutku. Powiem wam, że to jest genialna myśl. No. Po malutku. Tak. Bo to wszystko można przemyśleć potem, nie? Spokojnie. No. Poza tym radość trzeba sobie podzielić na wiele dni. Tak, żeby się cieszyć tym, co się robi. Super, super. Rysiu nas tu uczy, Rysiu nas tu bawi. No. A za chwilę ucznia będziemy mieli sztyfta, który przyjedzie po pszczoły. Zapraszamy go, niech przyjedzie. No. Będziemy go uczyć. Łagodne pszczółki są, nic nie gryzą, także nie ma problemu. Nie żądlą. Pszczoła żądli nie gryzie. No. O, jak ładny pyłek jest na dachu, to pyłek sosny. Mhm. Pyłek sosny się osadził na dachu. Okay. Bo akurat sosna pyli i ten pyłek jest na dachu. Super. Zawsze musimy panele myć co jakiś czas, bo są niestety bardzo brudne. No tak, tak. Zapylone. To co, zabieramy się za te panele, czy idziemy zobaczyć, czy tam prąd mamy w magazynie? Nie, my idziemy ten akumulator rozebrać tam. Idziemy? No, idziemy go rozebrać tam, rozwalimy go. Ale jeszcze nie położyłeś dzisiaj panela. No to jeszcze położę, jeszcze do 24 jeszcze ho ho. Jeszcze mamy czas, damy rady. Pomalutku, no. Dobra, to co? Rysiu, zabieramy się za niego? Zabieramy się za niego. Pokaż, Szkotku, co masz w środku. Pokaż, zabieramy się do ciebie. I tak, zobaczymy. Tak na prosty sposób to wyłamać. Okej. Okay. Tak? No dobra. No, to się zespawa potem. Tak? Ja bym chciał, nie? Zasilikonujemy go jakoś. Nie, to się zespawa. O, tak ładnie idzie. Tak? No patrz, zobacz. Czekaj, zaraz. Dobra. Okej. Już jest taki luźnawy. Ale to jest, kurde, będzie problem z tym. Ale my to sobie z tym poradzimy. Właśnie nie wiem, co tu zrobić, jak to zrobić. Zaraz mu listę zdejmiemy, później się go zasilikonuje. To znaczy, to jest akurat akumulator, który jest po prostu uszkodzony i szczerze mówiąc, to chcielibyśmy się do niego dobrać, żeby zobaczyć, co on tam w środku ma. No, co tam też on tam ma. Co się kryje w nim. On jest tu zasilikonowany, wiesz? Widzimy się w takim razie za chwilkę, a my tu będziemy z nim tańczyć. Już jesteśmy we wnętrzu tego akumulatora. Dokładnie, także... Okej. Okay. Poszło? Dobra, zdejmujemy dekielek, sprawdzamy. O, teraz tak. Patrz. Widzicie? Ten czerwony luźny jest, zobacz. Tutaj. Tu. Tutaj, Rysiu. Widzisz? Zobacz. I chyba już mamy. No, już mamy błąd. No, już znaleźliśmy. No, i zaraz go postawimy błąd na nogi i będzie wio. Będzie działał. No. Także zaraz i go tutaj przylutować. Sprawdzamy zaraz, jak to tam jest. Okej, okay, zaraz się widzimy. Teraz wkracza do akcji narrator, czyli ja. Z tego względu, że mam przepiękne, normalnie takie amerykańskie mikrofony, tylko że zapomniałem je włączyć. Co my tutaj widzimy? Widzimy tutaj akumulator, który został rozebrany. Rysiu właśnie w tej chwili wyciąga i wkłada wsuwkę i opisuje, co robi. Mówi, że w tej chwili najprawdopodobniej uda nam się go na nogi postawić. Zabieramy się za testowanie, czyli multimetr. I zobaczymy, co on tutaj nam pokaże. I z tego, co widać, to... Okazało się, że to było przyczyną tego, że on nie działał po prostu. On pokazywał dużo, dużo mniejsze napięcie, bo ono było na poziomie, z tego co pamiętam, chyba 10,8, o ile pamięć mnie nie myli. No i tutaj jeszcze razem z Rysiem stwierdziliśmy, Rysiu mówi, że podłączę, zobaczę, czy po prostu idzie tam prąd przez niego.
to w ramach takiego drugiego testu, aczkolwiek to nie jest prostownik, który należy używać do akumulatorów LiFePO 4, ponieważ o takim akumulatorze tutaj mówimy, z tego względu, że do niego są przeznaczone zupełnie inne ładowarki, takie, które je ładują tak impulsowo. Natomiast tutaj akurat w tym przypadku na chwilę można, tu się nic nie stanie, z tego względu, że w środku jest BMS, który odcina przy za niskim, później przy za wysokim, także powiedzmy, że to takie doraźne ładowanie, spoko, natomiast zupełnie innymi ładowarkami można to ładować, inne są do tego przeznaczone. No oczywiście Rysiu dzieli się z nami tutaj swoimi doświadczeniami, opowiada o tym, do czego też również chcemy ten akumulator wykorzystać, z tego względu, że pomysł jest taki, żeby został on podłączony bezpośrednio pod wiatrak. I myślę, że to może być nawet całkiem fajny pomysł, z tego względu, że mamy taki nieduży wiatraczek, który na wcześniejszych odcinkach widzieliście. I on może nam posłużyć tutaj jako odbiór tej energii z tego wiatraka. No wiadomo, że to jest wszystko taka zabawa. Natomiast tak czy inaczej, no na pewno będzie to fajne miejsce do tego, żeby można było też po prostu zmagazynować energię, która będzie wytwarzana przez wiatr. Tak jak sami tutaj widzicie, korzystamy z piły tarczowej jako stołu. To jest jedyne praktycznie urządzenie, do którego potrzebujemy na budowie u Rysia odpalić agregat prądotwórczy, z tego względu, że to jest na 3 fazy. Oprócz tego, no tak jak sami widzicie, świetnie się bawimy. No i co? I czekamy za naszym gościem. Dla osób, które mają ochotę zostać z nami chwilkę dłużej, to zapraszamy, żebyście sobie zerknęli, zobaczyli tutaj wizytę naszych przyjaciół. Pozdrawiamy bardzo gorąco i serdecznie Adama i jego syna Michała. No i co? Widzimy się na kolejnych odsłonach, a dla chętnych zapraszamy na akcję z pszczołami. Trzymajcie się. Hej, cześć. Michał, to jest jazda, co? Tą listewkę wyrzuć i zostaw taką przerwę centymetrową, a tą listewkę wywal precz, nie? Wywal precz, na trawę wyrzuć. No. I tam jest, tu teraz matkę znajdziesz. Tu będzie matka? Tu albo tam dalej, nie? A pierdzie. Michał, wiesz co jeszcze możesz zrobić? Możesz tą ramkę, nie? Tą ramkę połóż sobie tak gdzieś tu, gdzieś tak postaw, żeby ona stała, wiesz? Tak. O, trzeba się oprzeć, a może za wąska jeszcze? Tak. A, okej. Tak postawisz, nie? I wtedy masz pusto już, nie? I te listewki wszystkie powywalę, nie? Tak. Ale zostaw centymetr przerwy, tak jak listewka, nie? Nie? Te listewki możesz wszystkie wyrzucić, nie? Ale tutaj dalej rozbieraj i szukaj matki, nie? Te listewki tam powyrzucaj, bo oni są niepotrzebne. O. Bo tam już tam nie ma pszczół. Tak, tutaj ma tych trzech pierwszych nie. Tak, ma. Tu są. One zabudowują tu dopiero są, teraz. Tu są, no bo dopiero się rozbudowują, wiesz? Okay. Dopiero będą dalej pracować, wiesz. A czemu się tak oddziela tutaj tą częścią? Jo, której... żeby ciepło było, wiesz? Aha, żeby izolować po prostu. No, izolować, żeby było ciepli w ulu, nie? Żeby nie musieli całego ula grzać, nie?